Umawiając testy kolejnych aut, staram się unikać elektryków jak ognia. Znaczy, to nie było najlepsze porównanie. Staram się unikać elektryków. To Porsche, znaczy ten Hyundai Ioniq 6 to samochód roku, elektryk roku, design roku. Także są takie elektryki, które po prostu poznać trzeba. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Na początek żart, ale taki z familiady. Gdzie samochód elektryczny ma rurę wydechową? W Bełchatowie. Ale że od dziecka uczyli mnie, że z prądem nie ma żartów, no to przechodzimy do rzeczy. Ale jeszcze słowo na temat partnera odcinka, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby szukające używanego samochodu mogą w bardzo prosty sposób poznać jego przeszłość. Co wystarczy zrobić? Wchodzicie na stronę carvertical.com, pobieracie raport, i w kilka chwil dowiadujecie się, czy samochód, którym się interesujecie, nie był na przykład skradziony. W przypadku tego Suzuki jest wszystko ok. Sprawdzamy też stan licznika kilometrów. Tutaj też wszystko wygląda dobrze, no ale ten samochód był uszkodzony. I jak widzicie, koszt naprawy wyniósł nawet 22 tysiące złotych. Ja na pewno przed zakupem chciałbym to wiedzieć, ale chciałbym też zobaczyć zdjęcia z takich uszkodzeń. No i patrzcie, możemy to zrobić. Jeśli ktoś w ogłoszeniu napisałby, że jest to samochód bezwypadkowy, no to możemy sprawdzić, czy coś tutaj się stało. Możemy sprawdzić oczywiście całą masę innych rzeczy, takich jak specyfikacja, status finansowy i prawny itd. I przede wszystkim pamiętajcie, że kupując raport z linka, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do Hyundai'a. I teraz tak, normalnie powiedziałbym, że zaglądamy pod maskę, ale że w tym przypadku pod maskę zaglądać za bardzo sensu nie ma, do tego jeszcze wrócimy. No to po prostu pytanie, jakie mamy wersje Hyundai Ioniq 6? A tych wersji mamy dwie. Dodam, że mówię tutaj o wersjach napędowych, bo jeśli chodzi o wersję wyposażeniową, to mamy całą jedną. Także to jest sprawa bardzo prosta. Jeśli decydujecie się na Hyundai Ioniq 6, to musicie wybrać tak naprawdę jego napęd. A do wyboru mamy. Słabsza wersja z napędem na tylną oś dysponuje mocą na poziomie 229 koni mechanicznych, natomiast mocniejsza prezentowana w dzisiejszym odcinku to już 325 koni mechanicznych i, uwaga, maksymalny moment obrotowy na poziomie 605 Nm. Samochód taki maksymalnie rozpędzi się do 185 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 5,1 sekundy. Trzeba jeszcze dodać, że oba warianty dysponują taką samą baterią, której pojemność to 77 kWh. Także mamy podstawę, a żeby troszkę trzymać się standardowego rytmu testów, no to zaglądamy do bagażnika. Dodam, pierwszego bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 401 litrów. I nie jest to może jakaś ogromna wartość, ale wiadomo, to jest samochód elektryczny, także tutaj tak to bywa, gdzieś te wszystkie baterie trzeba zmieścić. Natomiast powiedziałem, że to jest bagażnik numer 1. Gdzie jest bagażnik numer 2? Oczywiście z przodu. No i w moim przypadku, to znaczy przy napędzie na 4 koła, ten dodatkowy schowek to 14,5 litra, ale przy napędzie tylko na tył, ta pojemność rośnie już do 45 litrów, także całkiem spoko. No i jeszcze miejsce na kanapie, które moim zdaniem jest trochę taką, może nie metaforą, ale czymś, co charakteryzuje cały ten samochód, czyli plusy i minusy. Zobaczcie najpierw miejsce przed kolanami. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i miejsca mam tutaj niesamowicie dużo. Ja w zasadzie mogę założyć nogę na nogę i tak sobie jechać. I to jest coś niesamowitego. To robi wielkie wrażenie na każdej osobie, która zajmie miejsce z tyłu. Bo ilość przestrzeni, jaką mamy tu do wykorzystania, jest niewiarygodna. Ale zobaczcie, co dzieje się z miejscem nad głową. Zwracam Wam też uwagę, że ja nie mam tutaj okna panoramicznego, bo wiadomo, że w takich przypadkach często bywa gorzej, a takie testy mogliście widzieć na YouTubie. To znaczy takie samochody, które okno miały. I tam mogliśmy narzekać na miejsce właśnie nad głową. Ale ja tego okna nie mam i mimo tego ja tak naprawdę usiąść wygodnie z tyłu nie dam rady. Będę musiał się po prostu przygarbić, no albo dotykać głową do dachu. Także to jest coś niefajnego. No i jeszcze odnośnie Grześka, to oczywiście skoro zmieściłem się tu ja, mówię o przestrzeni na nogi, to także zmieścił się też on. Jedyne na co zwrócił uwagę, to troszkę za mało miejsca na stopy pod fotelem kierowcy. No ale już nad głową oczywiście
było mu jeszcze bardziej niewygodnie niż mnie. No i teraz tak, powiedziałem plusy, minusy. Ja odbieram tak cały ten samochód. Zaczynamy od plusów czy od minusów? Może, o, rzućmy monetą. Orzeł, plusy, reszka, minusy. A few moments later. Orzeł. Czyli zaczynamy od plusów. Słyszeliście, że powiedziałem na początku, prezentując dane techniczne, że ten samochód ma 5 sekund do setki. Przy wielu elektrykach to jest oczywiście nic dziwnego, ale wierzcie mi, że wrażenia z przyspieszania tym autem... Wow. Tym bardziej, że mamy napęd na 4 koła. Oczywiście to trzeba jakoś przenieść, ale jeśli nie jeździliście elektrykiem, to jest takie uczucie, jak, nie wiem, włączacie światło. Naciskacie przycisk i to od razu jest. I tak samo jest tutaj z mocą. Nie ma, tak jak przy autach, przy silnikach spalinowych, tego momentu jakiejś zwłoki. Gaz, odlatujecie. Jakby was ktoś wystrzelił z łuku. To jest coś takiego. Wow. Kolejna rzecz to samo prowadzenie tego samochodu, które moim zdaniem jest bardzo przyjemne. I może nie mam na myśli samej precyzji, bo tu może nie, chociaż to jest niski samochód, jak na dzisiejsze czasy, gdzie wszystko jest wyższe, wszystko jest SUV-em i nagle wsiądę w coś niższego, no to samo przez się powoduje, że to auto się prowadzi dużo lepiej niż większość aut. Ale nie mam tego na myśli. Mam na myśli taką płynność jazdy. Płynność jazdy, płynność prowadzenia. Zwracają na to uwagę nawet pasażerowie. Także myślę, że to jest taka fajna, inna cecha właśnie tego elektryka. Nie mogę do końca powiedzieć o zawieszeniu, że to jest plus tego samochodu, z jednego prostego względu. To zawieszenie, wbrew pozorom, jest dość sztywne. Dla mnie jest to bardzo duży plus. Dla ciebie może to być wręcz minus. Także nie chcę tego przedstawiać jednoznacznie, to każdy powinien dopasować do siebie, ja to zawsze mówię przy okazji zawieszenia. Natomiast zegary, które w zasadzie nie są zegarami, ale takimi cyfrowymi wyświetlaczami, i często takie wyświetlacze to jest paździerz, tu mi się to całkiem podoba. I gdy mam włączony czarny motyw, to może wam się wydawać, że to jest jeden ekran. Jakbym włączył biały motyw, czy jasny, to byście zobaczyli, że to jest jeden ekran, to jest ekran drugi. Obsługa tego jest całkiem prosta, to jest dość szybkie, dość logiczne. Ja tutaj znajduję wszystko w moment, także spoko. Natomiast klimatyzacja. Z jednej strony spoko, bo nie jest to gdzieś schowane tutaj, że trzeba najpierw nacisnąć 5 guzików, żeby to w ogóle znaleźć i z tego skorzystać, tylko jest na wierzchu. No ale z drugiej strony to jest nadal wyświetlane, elektroniczne i trzeba w to jednak trafić, więc tak na dwoje babka. Natomiast mam tutaj nagłośnienie sygnowane przez Bose i myślę, że bardzo wielu klientów będzie z tego właśnie bardzo zadowolona. Jedzie Tesla, trzeba będzie powiedzieć o niej słowo na końcu. Jako że jestem fanem jasnych wnętrz, no to wszystko, co jest tutaj, to jest dla mnie sztos. Tak samo jeśli chodzi o materiały. Moim zdaniem one są naprawdę dobre, mi się to wszystko podoba. To wszystko ze sobą tutaj współgra. I tak samo fotele, które są wygodne, do tego całkiem fajnie wyglądają w tym jasnym kolorze. Więc mnie się wnętrze tego samochodu podoba. Podoba mi się też to, że mam tutaj bardzo fajny head-up. Nic trójwymiarowego, normalny head-up, taki jak powinien być. No i nie można też oczywiście zapomnieć o wyglądzie. Ten samochód zdobył nagrodę Światowego Samochodu Roku, Elektryka Roku, ale też Designu Roku. Jeśli mam wypowiedzieć swoje zdanie, to może to jest delikatna przesada, tym bardziej jeśli spojrzymy na przód tego auta, który jest w mojej ocenie dość normalny, ale już patrząc na ten samochód z boku. Ja widzę tutaj trochę takiego starego CLS-a. Czy to dobrze, czy to źle, no to już ocencie sami. Takie jest moje skojarzenie. A odnośnie tyłu, no to moje i myślę, że w większości osób Porsche 911. Samo to chyba musi świadczyć o tym, że jest dobrze. A nawet jeśli ktoś z was uważa, że nie jest dobrze, no to chyba wszyscy się zgodzimy, że to wygląda bardzo ciekawie. To wygląda inaczej. Nie jeden spoiler, tylko dwa. Te wszystkie piksele, w ogóle tak naprawdę patrząc na to auto, to myślę, że sponsorem tego samochodu powinno być Google ze swoim telefonem Pixel. Bo piksele są tutaj wszędzie. Ale to jest też fajne, to jest taka rzecz charakterystyczna. Fajnie, jak samochód ma coś takiego swojego. Ja to bardzo lubię. I lubię też patrzeć na ten samochód. Lubię patrzeć na to światło stop z tyłu, które jest po całości, które jest ogromne. Czy które są ogromne. Naprawdę wygląd tego auta robi wrażenie. Bardzo dużo osób zwraca na nie uwagę. Tak więc jeśli to lubicie, to będzie plus, ale przejdźmy do tego, co w tym samochodzie jest z drugiej strony. Bo pewnie słyszycie co chwila, chociaż staram się to jakoś pomijać, ale już przestanę. Bo jest w tym samochodzie coś, co sprawia, że jazda tym samochodem potrafi być fantastyczna, ale potrafi być też katorgą. I to jest nie do zrozumienia. Albo inaczej, ja mam nadzieję, że motoryzacja nie będzie szła w taką stronę. A jest taka możliwość. O czym mówię?
o tym, że ten samochód cały czas na mnie krzyczy. Ograniczenie do 50, jedziesz 52, za chwilę sygnał dźwiękowy. Ograniczenie do 30, będę jechał 34, 3, słyszeliście, może nie. Raz ciszej, raz głośniej, o. Raz za bardzo podjeżdżam do linii, raz za bardzo się oddalam, raz za bardzo podjeżdżam do kogoś, raz za szybko się oddalam. Przed chwilą miałem taką sytuację, że rowerzysta jechał sobie gdzieś tam po chodniku, ja jadę i ten samochód się zatrzymał. I to było takie hamowanie awaryjne. Całe szczęście, że nic z tyłu nie jechało. I tak jest non-stop. Słyszycie, ja nie jadę ani za szybko, nie jadę ani źle. Tak jest non-stop. Tylko wiecie, w czym jest największy problem? Bo to można wyłączyć. Tylko że to trzeba wyłączać za każdym razem, jak wsiądziecie do tego samochodu. Nie da się tego wyłączyć na stałe. Tutaj cały czas coś dzwoni. Ja dostaję, nie będę mówił czego. Tragedia. Druga rzecz jest mniej uciążliwa, bo na pewno można się do tego przyzwyczaić, chociaż ja przez tydzień się nie przyzwyczaiłem. To te lusterka. Fajnie, że ten samochód ma, bo też nie powiedziałem, niesamowicie niski współczynnik oporu powietrza. Chyba 0,22, a z tymi lusterkami 0,21, coś takiego. Super, ale korzystanie z tych lusterek dla mnie jest cały czas udręką. Ja się po prostu nie mogę przyzwyczaić. To jest trochę tak, jakbyście patrzyli przed siebie, a patrzyli na to, co jest z przodu przez telefon. To jest taka trochę inna rzeczywistość i mnie to przeszkadza. Oczywiście tak jak jadę teraz, to nie ma znaczenia, ale jakieś takie szybkie, gdzieś tam włączanie się, zmienianie pasa, nie podoba mi się to. Nie wiem, po co to jest, co to ma dać, jaki tu jest plus. Dla mnie żaden, oprócz czegoś innego i że jak dziecko wejdzie, to powie, wow, ale fajne. No, ale chyba nie o to chodzi kierowcy. Także jak gdybym mógł tego nie mieć, to na pewno bym tego nie miał. Wręcz byłbym w stanie dopłacić za normalne lusterka. Chore, ale tak bym zrobił. No i to są dwie rzeczy, szczególnie ta pierwsza, która psuje mi totalnie radość z jazdy tym naprawdę świetnym samochodem. Żebyśmy mieli pełnię wiedzy, to przejdźmy troszkę do baterii, ładowania, zasięgu i tak dalej. Powiedziałem, że mamy tutaj 77 kWh. Ja tym samochodem, tak jak jeżdżę teraz, jadę 24 minuty, moje zużycie energii 12,6 kWh. Widzicie, gdzie jeżdżę, to jest miasto, może takie obrzeża, no ale jednak światła co chwilę staje, także wygląda to bardzo obiecująco. Taka normalna jazda, gdzie macie klimatyzację czy ogrzewanie, bo ja też dodam, ja zawsze jeżdżąc elektrykiem z tego wszystkiego korzystam, bo uważam, że takie wyłączanie, nie wiem, będę jechał, będę się trząsł, ale przejadę 20 km więcej. To jest bez sens. To wszystko w samochodzie jest po to, żeby z tego korzystać i ja tak jeżdżę, z tego korzystam. I taka normalna jazda będzie pewnie bliższa 15 kWh, czasami nawet 17, coś takiego. Jak wyskoczycie na ekspresówkę, no to spodziewajcie się zużycia na poziomie 20 kWh, autostrada 23, może nawet trochę więcej, także przeliczcie sobie, jaki mamy wtedy zasięg. Natomiast co podaje producent odnośnie zasięgu? No to wygląda to w ten sposób, że przy napędzie na tylną oś mamy 545 km zasięgu, a przy napędzie na 4 koła 519, tylko dodam, że mówimy tutaj o kołach w rozmiarze 20 cali, czyli tak jak u mnie. I różnica jest bardzo duża, bo przy kołach w rozmiarze 18, w przypadku tego testowanego samochodu, ten zasięg powinien przekroczyć 580 km. Także już bardzo dobrze. Czy to jest realnie do zrobienia? Moim zdaniem jest. Więc to już się robią takie zasięgi, gdzie ładowanie przestaje być jakoś bardzo uciążliwe. Oczywiście mówię o takiej jeździe na co dzień, no bo jazda w trasie. Tylko pytanie, czy tu jest winny producent, czy jakikolwiek producent samochodu elektrycznego, czy bardziej nasza infrastruktura, ale to nie na dzisiaj. No i jeszcze ładowanie. Zgodnie z katalogiem, jeśli możecie naładować ten samochód z mocą 350 kW, to do 80% naładujecie go w 18 minut. Natomiast bardziej realnie, na ładowarce 50C będzie to jakieś 73 minuty. I to jest dość realna wartość, z którą ja się zgadzam. Mówimy o ładowaniu do 80%, podkreślam, bo potem wiadomo, że to spada. Z gniazdka zwykłego nie ładowałem, bo nie miałem 5 dni. Słyszycie to dzwonienie cały czas. Co ja teraz robię źle? To jest właśnie najgorsze, że żebym ja chociaż wiedział. No ale nie wiem. Tu naprawdę możecie się śmiać, że to nie jest żaden problem, ale wyłączać za każdym razem, wchodzić w ustawienia, pojazd, ograniczenia prędkości, za każdym razem jak wejdziecie do samochodu, no to jest średnie. No ale taka jest rzeczywistość w tym aucie. Fajne są tryby jazdy, chociażby dlatego, że naprawdę działają.
Natomiast dość dziwne jest umiejscowienie przycisków do otwierania szyb, które jest nie na drzwiach, a na tunelu między fotelami. I też ważne, mamy auto hold. Na pewno nie bójcie się skrzyni, która jest w troszkę nietypowym miejscu. No i jak już włączycie na przykład wsteczny, to zobaczycie, że bardzo dobra jest kamera. Chociażby dlatego, że ma bardzo szeroki kąt. Bardzo dobra nie jest natomiast łączność, ponieważ Android Auto chciał ode mnie kabel. Ale dobra, idźmy dalej i powoli zmierzając do końca, dodam jeszcze, że ten samochód jest bardzo fajnie wyciszony, a to wcale nie jest oczywiste w przypadku samochodów elektrycznych. Ja to zawsze mówię, bo ktoś, kto nie jeździł, to powie, no tak, nie ma silnika, no to będzie cicho. Wcale nie. To jest różnie. Tu jest ok. Więc to myślę plus, jeśli ktoś w ogóle jeździ elektrykiem w jakieś dalekie trasy, no bo po mieście to ma mniejsze znaczenie. Podoba mi się też to, że fotel pasażera jako kierowca mogę regulować tutaj z boku. To jest często bardzo przydatne i to mi się bardzo podoba. Szkoda, że tego nie ma wszędzie, gdzie są elektryczne fotele. Także to z tych mniej ważnych rzeczy, no a z tych dużo ważniejszych, no to zróbmy to w końcu i sprawdźmy, ile to cacko kosztuje. Jak mówiłem wcześniej, sytuacja jest tu bardzo prosta. Mamy jedną wersję wyposażeniową Unique i albo wybieramy słabszego Ionika o mocy 229 koni mechanicznych z napędem na jedną oś za 284 900 zł, albo wariant mocniejszy 325 koni, napęd na 4 koła i jego cena to 304 900 zł. Dla pełnej informacji, jedyne rzeczy, które tutaj mogą lub nie powinny dojść, to lakier za 2900 zł lub matowy za 4500 i ewentualnie moje ukochane cyfrowe lusterka boczne za 8000 zł. Dobra, i teraz tak. Każdy z nas wie, że samochody elektryczne są drogie. Wszystkie. Ale mimo tego, że ten samochód jest naprawdę kapitalnym samochodem elektrycznym, jeśli ktoś chciałby takie auto, potrzebuje czy po prostu lubi, to jest jedno z najfajniejszych aut elektrycznych na rynku. Jest mega szybkie, moim zdaniem świetnie zawieszone, fajnie się prowadzi, jest dobrze wyciszone, ma naprawdę rozsądny zasięg, świetnie wygląda. To może nie dla każdego, ale dla mnie świetnie wygląda. Zwraca na siebie uwagę. Chcesz tym samochodem po prostu jeździć, chyba że dzieje się to, co teraz. Ale już to pomińmy. Tylko za te pieniądze, to po pierwsze, jesteś w stanie kupić dzisiaj bardzo dobrze wyposażoną i jeszcze szybszą Teslę. Może tutaj jakoś głęboko nie ma co wchodzić, ale Tesla w Polsce cały czas kojarzy się z samochodem dużo bardziej prestiżowym niż jednak Hyundai. Zamknij się. Co więcej, przy takiej wycenie to my zaczynamy powoli wchodzić na, czy w rejony premium, w rejony Mercedesa czy BMW. Także tutaj to już w ogóle robi się ciężko. Oczywiście ten samochód będzie dużo bardziej spasiony, mówiąc o wyposażeniu, no ale jednak nie każdy będzie wolał lepsze wyposażenie niż lepszą markę. I myślę, że to, bo gdyby to auto było po prostu tańsze, odróżniało się ceną od tego segmentu premium, czy po prostu też od Tesli, no bo jednak nie ukrywajmy, to jest taki troszkę wzór auta elektrycznego, czy może symbol dla wielu osób, które myślą o samochodzie elektrycznym, no to ja właśnie w tym miejscu widzę ten największy problem. Nawet nie w tym dzwoniącym czymś wszystkim, tylko właśnie w cenie. Dajcie znać, co Wy myślicie o Ioniku. Tu trzeba dodać Ioniku 6, bo zobaczcie, jak różni się Ionik 5 i Ionik 6. To są dwa zupełnie inne modele, więc pytam o Ionika 6, gdzie na przykład piątka mi się mega podobała. Szóstka też, no tylko właśnie, to jest taki samochód. Orzeł czy reszka? To chyba fajnie obrazuje, przynajmniej w mojej głowie, to auto. Czekam w komentarzach na Wasze opinie, jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tym aucie i po prostu o elektrykach, o kierunku, w jakim idziemy, czyli właśnie tym dzwonieniu. Niech to nigdy nie wejdzie do masowej produkcji we wszystkich samochodach, bo zwariujemy. Moim zdaniem to wcale nie wpływa na bezpieczeństwo, wręcz odwrotnie. Także czekam na Wasze opinie, czekam też na ocenę, jeśli macie chwilę, to ocencie ten materiał, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu, to mi bardzo pomaga. Także jestem bardzo wdzięczny za wszystkie oceny, za wszystkie komentarze. No i jeszcze słowo do osób, które kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się, cześć!